Chociaż za oknem u nas wciąż upały, witam Was serdecznie w holu jesiennym. I tak się cieszę, bo nie pamiętam, kiedy był ostatnio hol. Na pewno był hol przed wakacjami, jakimiś z ciuchami. Tym razem nie kupiłam ani jednego ciucha. Kupiłam wszystko do domu. Nowe dekoracje. Nowe, bo w tym roku stwierdziłam, że zmieniam kolorystykę dekoracji i nie będą to tradycyjne odcienie koloru pomarańczowego, a będzie to coś bardziej dopasowane do mojej kolorystyki w domu, czyli będą beże, będą niebieskie kolory. Zresztą, po co gadać, lepiej pokazywać. Słuchajcie, jako pierwsze wzięłam sobie tą dużą poduchę. Ona jest naprawdę duża. Duża i bardzo, ale to bardzo miękka i tak można się w nią zatopić. No ale wróć teraz. I słuchajcie, to jest jedyna rzecz, którą polowałam w sumie na wyprzedażach. Nawet nie wiedziałam, że jest przecena na tą poduszkę. I przecena była 29 dolarów. A z ilu? Nawet nie wiem. Pewno niedużo. Patrzcie, jak na złość. Godzinę później. Z 39, czyli o 10 dolarów. I jest to poduszka z Tomiego Hilfigera. Także bardzo dobra jakość, bo ja już mam parę innych poduszek właśnie z Tomiego i są rewelacyjne, piorę je i nawet kolor się nie zmienia, więc jest super. Ok, poduszka, może już iść. Teraz kupiłam sobie w końcu na moje krzesła do jadalni takie poduchy i one mają prawie identyczny materiał co moja kanapa. Także wzięłam, niestety były tylko 4, a ja mam 5 krzeseł, ale już tak pomyślałam, że sobie jakąś dobiorę do tego poduchę, albo niebieską, albo w beżach i też będzie dobrze, albo nawet jakiś taki materiał na to jedno krzesło, które i tak stoi z boku, więc nie musi być jakby do kompletu. Te poduszki kosztowały... Oj, Ania. O, jest. 17 dolarów za dwie. Więc też fajna cena. O, sorry. Kolejna poduszka, nad którą się waham, to taka długa poduszka, którą myślałam, że dam na kanapę tą granatową. I ta poduszka kosztowała 20 dolarów. Ale jak ją położyłam na moją tą granatową kanapę, to nie wyglądało to za dobrze. Więc jeszcze się zastanowię nad nią, porozkładam sobie wszystko i wtedy postanowię, czy zostawiam ją, czy nie. Okej. Okay. Była jeszcze jedna taka poduszka, ale bardziej kolorowa i tak trochę się wahałam. I ostatnia poduszka, która pójdzie też na sofę, to poduszka z dyniami. Ale jest taka piękna, no pomyśl się, że nie jest śliczne. Przepiękne kolory, przepiękne wykonanie. Ja nie lubię za bardzo, jak są cekiny na przykład na poduszkach, bo jak się potem przyłoży głowę, to strasznie drapie. O, także musiałaby być cały czas obrócona. Z drugiej strony jest też ładna. I ta poduszka kosztowała 20 dolarów. Jeżeli chodzi o materiał, może od razu z materiałami polecę, to kupiłam po raz pierwszy, myślałam na początku, że to jest obrus, a to jest taki bieżnik, który się nakłada na kominek. Zobaczcie. I tak z początku nie wiedziałam, mówię, jejku, jak to będzie u nas wyglądało, że to nie będzie wyglądało tak, wiecie, staromodnie. Ale stwierdziłam, że no tak mi się podobają te dynie, te kolory, że będą bardzo ładnie pasować. Poza tym mam jeszcze właśnie zamiar zrobić na kominku też wystrój, więc myślę, że to będzie bardzo fajnie się uzupełniało. A co dam na kominek, to może Wam od razu pokażę. Kupiłam taki stroik z takimi dyniami. I ten stroik, zaraz powiem, ile on kosztował. 17 dolarów, a to kosztowało 20. Czekajcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało razem. Może tak. Widzicie, kolorami mi się wydaje, że będzie ok. Także zobaczcie. Dynia mi odleciała. O nie. A to jest pianka, do której się wkłada. Ta-da! Naprawione. Ok.
I kolejny materiał to kupiłam bieżnik na stół. Też oczywiście niebieski, z taką dynią. Prześliczne. Mam nadzieję, że długością będzie dobrze. To ma 1,83 m. Jest długie. I kosztował 15 dolarów. Ta dynia jest jakby z dwóch stron. Ok. To może od razu drugi stroik. Drugi stroik będzie stał w przedpokoju. To jest tego rodzaju stroik, bardziej w takich beżach, też z tą kremową dynią. I ten stroik kosztował 20 dolarów. Uwielbiam takie stroiki, gdzie się właśnie wkłada świeczkę i wtedy to w ciemnościach taki ładny efekt daje. O, będzie ładnie. Będzie ładnie. Co jeszcze? Słuchajcie, bo kupiłam parę rzeczy takich do kuchni, normalne. To może wam pokażę od razu, czy mam jeszcze coś z dekoracji, czy tylko do kuchni. Jeszcze kupiłam, o, druga rzecz, która była przeceniona. Kupiłam jeszcze taki świecznik i będzie stało raczej w salonie albo w kuchni. Jeszcze zobaczymy. I on kosztował 12 dolarów z 17. Także ma takie duże, szklane naczynie w środku. Żeby było bezpiecznie, wiadomo. Myślę, że będzie fajnie. Poza tym, co kupiłam, i to wszystko, słuchajcie, było w Home Goods, ale kupiłam parę rzeczy też w Targecie. Teraz wam pokażę, co kupiłam. O! Kupiłam dwa takie koszyki. Może nie będę pokazywać. Dobra, kupiłam dwa takie koszyki. Z tej samej serii mam inne koszyki właśnie do spiżarki i te koszyki właśnie kupiłam z myślą o spiżarce. To będę miała takie dwa, to są w sumie najmniejsze koszyki, które mam w spiżarce, bo obiecałam wam, że zrobimy razem porządek w spiżarce, więc tak się przygotowuję. Tu kupiłam dwa takie większe koszyki, więc to wszystko zobaczycie na filmie z porządkiem w spiżarce. Pokażę wam, w jaki sposób ja sobie zorganizowałam po prostu spiżarkę. Oprócz tego w Targecie znalazłam taki napis na wejściu na komodę. Będzie ładnie. Śliczne te kolory. Zobaczcie, pod kolor na przykład znalazłam taką dynię. Z, oczywiście ze sztucznym kwiatkiem, ale wiesz, tak ładnie wygląda, że nawet nikt się nie zorientuje, nie? Ta dynia z tym kwiatkiem kosztowała 5 dolarów i była na tej sekcji właśnie, jak widzieliście poprzedni filmik, to wiecie, gdzie się znajdowały te dynie, bo wam pokazywałam. Ona była na tej sekcji, gdzie są rzeczy za dolara, za 3 i za 5 dolarów. Tutaj mamy taką dynię czarną. Wezmę sobie ten drugi koszyk. Co tam jeszcze kupiłam? Kupiłam jeszcze parę innych. Aha, i te dynie są ceramiczne. Takie kupiłam malutkie za dolara. I jeszcze jedną tą malutką, taką żółtą, musztardową. I do tego świecznik. Ten świecznik za 5. Ok. W Targecie też jeszcze kupiłam sobie dwie świeczki, które były tam na przecenie. I to są świeczki sojowe. Jedną mam verbena lemon i zielona herbata i szałwia. Szałwia. Ojej, jak one pachną. I teraz tak szybciutko wam jeszcze pokażę, co kupiłam do kuchni. Bo ja bym chciała sama zobaczyć, nie? Oczywiście kupiłam sobie, znalazłam fajne herbaty. Dwie te same. To są organiczne herbaty wspomagające układ trawienny. O, ale to teraz tak powiedziałam. Dwie te i jedną sobie wzięłam moringa. Herbatę z moringą. Zobaczę, bo nigdy nie piłam. Pestki dyni. Nowe foremki, jak to się mówi, papierki do mafinek. O, przepraszam, okłamałam was, kupiłam sobie ubranie. Skarpetki kupiłam, takie skarpetki z polo. I co ja tu mam szklanego? Może być albo dżem, albo sól. Sól himalajską, bo mi się skończyła w młynku.
Dobra, oprócz tego, oj, to było piękne. W sumie nie potrzebowałam tego tak bardzo, ale jak to zobaczyłam, to mówiłam, że mogłabym sobie to postawić nawet na wystawkę. Słuchajcie, to jest taka misa do pieczenia i będzie mi przydatna na pewno w filmikach, w których będę piekła. Zobaczcie, o, to jest ceramiczna misa w takich kolorach. W zestawie były właśnie takie łyżka, szpatułka i mieszadło. No. Trochę rozwalone, ale to mogę pokazać, jak fajnie wygląda. Zobaczcie, jaka jest piękna. Ta misa kosztowała ile? 15 dolarów. O! Wzięłam sobie jeszcze papier do pieczenia. To jest taki niebielony papier. Nowe sisko do mąki, bo moje się zacina, ale moje już ma też ileś tam lat. Więc ma prawo się w końcu zacinać, a poprzednie miałam właśnie z Ikei, wiecie, to takie tradycyjne. Więc mam to sisko i to jest z Masterclass i kosztowało 5 dolarów, więc super cena. Gdzieś tu miałam dżem. Jest dżem. Słuchajcie, dżem, który wam ostatnio we vlogu pokazywałam, z szampanem. Kupiłam sobie drugi, bo znalazłam go, bo jest przepyszny, bo nie jest za słodki. O, i tu jest jeszcze taka fajna rzecz, którą znalazłam. Miseczka, ale miseczka taka niebieska, niebiesko-brązowa. I uwielbiam, 4 dolary. I uwielbiam takie właśnie dodatki. Mam parę takich talerzy niebieskich, które tak ładnie wyglądają w kompozycji z innymi naczyniami. Okej, okay. Czy ja coś jeszcze mam? O, mam jeszcze! Ręczniki! Jeszcze mam ręczniki, zobaczcie. Jeszcze miałam fartuch. A nie, bo ten fartuch był chyba w innym kolorze. Dobra, to mam ręczniki. Te ręczniki kosztowały 7 dolarów. Dwa, takie same. Okej, teraz mogę iść wszystko porozkładać. O, szkoda, że nie ma komentarzy, bo byście mi napisali, co wam się najbardziej podobało i czy tą dużą poduszkę zostawić, czy nie. Mam nadzieję, że wam się podobał taki haul. Jak wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. Jak nas nie subskrybujecie, oczywiście nas subskrybujcie. I zostańcie z nami, bo w kolejnych odcinkach na pewno zobaczycie, jak to wszystko porozkładałam w domu, jakie są dekoracje. Do zobaczenia. Pa!